Chwała Bogu, słychać mnie. Drodzy, pamiętam, nie tak dawno temu moja córka, ucząca się w szkole muzycznej, miała pierwszy raz taki występ. I przyszło tam trochę uczniów, trochę nauczycieli, jacyś goście, oczywiście my jako rodzice. No i wszyscy zasiedliśmy tam i ona musiała wyjść, zasiąść na środku z gitarą i zagrać jakiś utwór tam, prawda, który się wcześniej uczyła i przygotowała. I pamiętam, że no była zestresowana nieźle. Była nieźle zestresowana i taka była tym przejęta, ale o dziwo nawet zapamiętała, żeby się pokłonić na końcu. Także udało się. Pamiętam, kiedy ja musiałem stać przed takimi, wiecie, wyzwaniami, które pierwszy raz musiałem coś zrobić, coś takiego większego, to pamiętam, że gdzieś tam nogi tak drżą mnie i człowiek taki jest, nagle sucho w gardle przyłyka i taki jest zestresowany. Kiedy musisz przejąć jakąś odpowiedzialność, to często jest to trudne na początku. Kiedy, czy to musisz przed innymi coś zrobić, czy to wziąć jakąś odpowiedzialność w swoje ręce, to jest to trudna rzecz. I kiedy pojawia się taki okres, jak teraz mamy, nowy rok, to czasami niektórzy z nas mają jakieś postanowienia, nie? Są tacy jeszcze, giganci, którzy mają postanowienia noworoczne, że w tym roku na przykład, nie? Zacznę więcej zmywać żonie, nie? Moja żona tu siedzi, słyszy, to niedobrze, że to mówię, akurat mogę inny przykład wziąć, ale dobra, powiedziałem już. W każdym razie, słuchajcie, kiedy jest nowy okres w jakimś naszym życiu, to często decydujemy, że chcemy coś nowego wziąć, jakąś odpowiedzialność, może decyzję podjąć, żeby coś takiego zrobić wyjątkowego, albo coś, co uważamy, że jest ważne. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajrzeli do fragmentu Bożego Słowa, który mówi o pewnym człowieku, który musiał przejąć nową odpowiedzialność dla siebie. I nie była to taka prosta, zwykła rzecz, ale coś bardzo dużego. Jest to Księga Jozuego, pierwszy rozdział, i przeczytam kilka pierwszych wersetów. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan powiedział do Jozuego, syna Nuna, posługującego Mojżeszowi. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im dam, ja im, synom Izraela, daję. Każde miejsce, na którym stanie spód waszej stopy, już wam je dałem, jak zapowiedziałem Mojżeszowi. Od pustyni, poprzez ten Liban, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetytów, aż do Morza Wielkiego, od zachodu słońca rozciągać się będzie wasza granica. Nikt się przed tobą nie ostoi po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bądź silny i odważny, gdyż ty oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Bądź silny i bardzo odważny, aby pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz. Mój sługa, nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech nie oddala się zwój tego prawa od twoich ust, ale rozważaj je dniem i nocą, po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło. Czy nie przekazałem ci, bądź silny i odważny? Nie drżyj i nie trwóż się, bo Jahwe, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Drodzy, ten fragment pokazuje nam dosyć ciekawą sytuację. Oto Mojżesz był przywódcą całego ludu izraelskiego. Bóg go wybrał w szczególny sposób, żeby wyprowadził naród izraelski z Egiptu. Po drodze działy się niezwykłe cuda, które Bóg uczynił w tym narodzie. Doświadczyli niezwykłych rzeczy. I Mojżesz jako przywódca doprowadził ich aż do tej ziemi obiecanej, do której mieli wejść. Ale jego czas się skończył. On umiera. I teraz potężny lud. Tam czytamy, że tam było około 600 tysięcy mężczyzn. Jeśli doliczy tego kobiety i dzieci, mogło ich być ponad milion. Nawet całkiem sporo ponad milion.
Do końca nie wiemy dokładnie, ile było, ale był to wielki lud. I drodzy, ja nieraz prowadzę grupę domową u mnie w domu, mamy taką, i tam przychodzi z 5, 6, 8 osób czasami. Wiecie, czasami trudno jest zapanować nad tymi ośmioma, wiecie? Naprawdę, jak każdy ma swoje coś chce powiedzieć, ja sobie myślę, jak ich tu uspokoić teraz, nie? To jest 8 osób. A sobie wyobrażam, co to znaczyło, jak jest ile set tysięcy ludzi i weź ich wszystkich jakoś tutaj poprowadź, nie? Wszystkich razem, w jednym kierunku, w tym samym celu, nie? Wiecie, to musiało być wyzwanie wcale niełatwe. I kiedy patrzymy na Mojżesza, to widzimy, że to był niesamowicie pokorny człowiek. Pomimo tego, że był przywódcą tak wielkiego ludu, był bardzo pokornym człowiekiem. Był człowiekiem, który, czytamy, był najbardziej pokorny na ziemi. Dlaczego? Dlatego, że on miał pokorę przed Bogiem. I dlatego nadawał się do tego, by prowadzić innych ludzi. Wiecie, prawdziwym przywódcą może zostać tylko ten, kto sam najpierw nauczył się być sługą. Kto sam nauczył się być prowadzonym przez kogoś innego. Tylko ten może być prawdziwym przywódcą, kto nauczył się być posłuszny autorytetom, być posłuszny innym. Jeśli ktoś tego nie doświadczył, nie nadaje się na przywódcę. Najpierw trzeba samemu być posłusznym, słuchać, a dopiero wtedy można przewodzić. I Mojżesz był kimś takim. On nauczył się słuchać Boga. I był dlatego tak niezwykłym przywódcą. Ale nagle on umiera. I co teraz? I Bóg mówi, Jozue poprowadzi dalej ten lud. To on ich wprowadzi do ziemi obiecanej. Wiecie, kiedy byśmy spojrzeli na Jozuego, to jego historia nie zaczyna się w tym momencie. Jego historia zaczyna się dużo wcześniej. Czytamy, że on od najmłodszych lat pomagał Mojżeszowi. To znaczy, kiedy był młody, no nie od kiedy był dzieckiem, ale kiedy był młodym człowiekiem. Był przy Mojżeszu i widział, co robił Mojżesz, widział, jak żył Mojżesz i pomagał mu, wspierał go, był takim jego pomocnikiem, takim jego sługą, kimś, kto po prostu razem z nim wiele rzeczy przeżywał. To on był na górze razem z Mojżeszem, kiedy Bóg przemawiał do Mojżesza. To on był często w namiocie, tam, gdzie Bóg rozmawiał z Mojżeszem. Jozue był tam razem z nim. Jozue był jednym z tych, którzy zostali wysłani do ziemi obiecanej, żeby sprawdzić. Mojżesz wysłał 12 takich, można powiedzieć, wysłanników, szpiegów, którzy mieli zobaczyć tą ziemię, obejrzeć, zobaczyć, jak tam jest. Jednym z nich był właśnie Jozue. I kiedy oni poszli i zobaczyli, jaka ta ziemia jest, i później mieli wrócić i zdać relację, to wiecie, było ich 12, ale tylko 2, Jozue i Kaleb. Tylko oni uważali, no, ziemia jest bogata, ludzie co prawda są tam silni, mają obwarowane miasta, ale jeśli Bóg z nami, damy radę. A 10 pozostałych mówi, nie damy rady, oni tam są tacy potężni, a my tacy jak mali, co my tam zrobimy? Tam potężne miasta mają warowne, nie damy rady. 10 narzekało, było zniechęconych, a 2 tylko spojrzało na to oczami wiary. Drodzy, my często potrzebujemy wiary, żeby spojrzeć we właściwy sposób na to, co przed nami. Potrzebujemy takiego zaufania do Boga, że zadanie jest trudne. Wydaje się, po ludzku mówiąc, przekraczają moje możliwości. Ale jeśli Bóg jest ze mną, to ja dam radę. I Jozue, będąc Mojżeszem, będąc przeprowadzony przez całą tą szkołę przy Mojżeszu, on był człowiekiem, który nauczył się ufać Bogu i był wierny Bogu, który zdecydował się zaufać Bogu naprawdę. I tutaj czytamy, że Bóg go wybiera, żeby był tym, który po Mojżeszu będzie przywódcą. Zobaczcie, że to, że on był wierny przez całe te młode lata, doprowadziło do tego, że stał się przywódcą. Wiecie, przywódcy nie biorą się tak po prostu z powietrza. Nie? To są ludzie, którzy byli wierni w małych rzeczach. I Bóg ich później stawia w miejscu odpowiedzialności. W miejscu, gdzie mogą opowiadać za innych. Ale najpierw musieli przejść jakąś szkołę. I to widzimy na wielu przykładach biblijnych. Pamiętacie Józefa?
Młody chłopak sprzedany jako niewolnik do Egiptu, a później staje się przywódcą, drugim po faraonie. Nie? Ratuje swoją całą rodzinę. A więc widzimy, że Bóg często przeprowadza ludzi przez trudne doświadczenia po to, żeby ich przygotować, nauczyć. Kiedy myślimy o Jozuem, to jest tam jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Otóż, drodzy, okazuje się, że nie wiem, czy wiecie o tym, że Jozue wcześniej zupełnie inaczej miał na imię. To Mojżesz zmienił mu imię. Kiedy byśmy zajrzeli do 4 Księgi Mojżeszowej, do 13 rozdziału, to czytamy tam coś takiego. I 16 może werset. 4 Mojżeszowa 13-16. Takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiady do tej ziemi. Hoszeę, syna Nuna, Mojżesz nazwał Jozue. On wcześniej nazywał się Hoszea, czy też inaczej mówiąc Ozeasz. To imię kilkakrotnie występuje w Biblii. Był prorok Ozeasz, był też król Ozeasz, który był królem w Samarii, w tym królestwie północnym. Kilkakrotnie pojawia się w Biblii to słowo. To imię Ozeasz. I to był Ozeasz pierwotnie. A czytamy, że Mojżesz zmienił mu imię na Jozue. Wiecie, tak naprawdę te dwa imiona w oryginale w hebrajskim różnią się tylko jedną literką. Tylko jedną literką, która jest dodana. Literka J, która wskazuje na Boga. I to imię Ozeasz czy Hoszea oznacza on zbawia. Czy też zbawienie. Można i tak tłumaczyć. Natomiast Jozue to w oryginale jest Jeszua albo Jehoszua. To jest to samo imię, które miał Jezus. To jest to samo imię. Jozue, a Jezus to jest to samo imię, tylko że różnie jest pisane, czy też różnie jest przekazywane. Natomiast to jest to samo imię w oryginale hebrajskim. Jeszua czy Jehoszua, czyli Bóg jest zbawieniem. Jahwe jest zbawieniem. I takie imię dostał Jozue. Wiecie, kiedy w Biblii następuje zmiana imienia, to często jest to wtedy, kiedy Bóg powołuje człowieka do czegoś nowego. Kiedy człowiek zaczyna jakiś nowy rozdział w swoim życiu. Nowe powołanie. I dla Jozuego to był nowy okres w jego życiu. Coś się zaczęło dziać w jego życiu. I tu czytamy na początku tej księgi Jozuego, że on miał stanąć na czele całego ludu i miał być tym, który ten lud poprowadzi i wprowadzi do tej nowej ziemi. Nie wiem, jak wy reagujecie, kiedy macie objąć jakąś nową odpowiedzialność. Czy to jest w pracy, czy to jest w szkole, czy może w kościele. To czasami jest trudne, nie? Przyjąć taką nową odpowiedzialność. Ja pamiętam, kiedy byłem takim młodym chłopakiem, kiedy ja się nawróciłem do Chrystusa, pojawiłem się w kościele i kiedy taki lider młodzieżowy powiedział do mnie: słuchaj Jarek, no to poprowadź taką grupę domową, taką młodzieżową. Ja patrzę, kto ma być w tej grupie, a tam jedna osoba, która jest starsza ode mnie, dłużej jest chrześcijaninem. Ja sobie myślę, nie no coś ty, mówię, przecież to on może. Mówi, no wiesz, no on tak nie za bardzo się chce. Mówi, weź ty poprowadź. Ja mówię, ale ja się nie nadaję, jestem za młody, ja mało wiem. On mówi, ja ci pomogę przygotować i poprowadzisz. Ja sobie myślę, pamiętam taki bardzo, bardzo niepewny, z takim drżeniem i stresem gdzieś podszedłem tego, żeby coś tam poprowadzić, nie? Nie wiem, czy wy też tak macie. Czy po prostu wchodzicie odważnie, przejmujecie od razu, nie boicie się niczego. Wiecie, my często boimy się pewnych nowych odpowiedzialności, nie? Bo to są zupełnie nowe rzeczy. I drodzy, chciałbym, żebyśmy spojrzeli zwłaszcza na te kilka rzeczy, które tutaj Bóg mówi do Jozuego. I przeczytam jeszcze raz, od 6 do 9 wersetu. Bądź silny i odważny, gdyż ty oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Bądź silny i bardzo odważny, aby pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
Niech nie oddala się zwój tego prawa od Twoich ust, ale rozważa je dniem i nocą po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się dobrze wiodło. Czy nie przekazałem Ci, bądź silny i odważny? Nie drżyj i nie trwóż się, bo Jahwe, Twój Bóg, będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Drodzy, w tym krótkim fragmencie trzy razy Bóg mówi: bądź silny i odważny. Bądź silny i odważny. Nie wiem, czy czytając Biblię doszliście do tego, że mamy być odważni. Nie? Mówimy o wielu różnych cechach, ale o tym, żeby być silnym, żeby być odważnym, tak niezbyt często o tym mówimy, nie? Drodzy, Bóg mówi do Jozuego, bądź silny i bądź odważny. Nie bój się, nie lękaj się. I za każdym razem, kiedy mówi bądź silny, odważny, mówi coś innego zaraz dalej. I drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj to sobie rozważyli, te trzy rzeczy, i chciałbym tu tak zamknąć w takich trzech zwrotach. Trzy razy W. Nie mylić z W. Ale trzy razy W. Po pierwsze wezwanie, po drugie warunek i po trzecie wsparcie. Trzy razy W. Bóg mówi do Jozuego po pierwsze tak: bądź silny i odważny, gdyż Ty oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą ja im dam, jak przysiągłem ich ojcom. A więc, po pierwsze jest wezwanie. Bóg mówi: bądź silny i odważny. Dlaczego? Dlatego, że masz zająć nową ziemię. Dlatego, że masz wejść i zająć nową ziemię. Ale zobaczcie, to w tym tłumaczeniu bardzo ciekawie jest to napisane, bo Ty oddasz dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam. Bóg mówi: to ja im daję tą ziemię, ale Ty masz ich wprowadzić. Ale Ty masz im pomóc zająć tą ziemię. Ty masz im przekazać jakby tą ziemię. To ja im ją daję. Ona jest ode mnie. Ale Ty masz być tym, który ich do tego wprowadzi. Wiecie, my jako ludzie potrzebujemy przywództwa. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach może to nie jest aż tak bardzo popularne. Czasami takie anarchistyczne pojawiają się tendencje, nie, że wszyscy tutaj, każdy może i wszyscy mogą i w ogóle, nie? Ale okazuje się, że kiedy patrzymy na Boże Słowo, to wszędzie byli przywódcy, których Bóg ustanawiał. I to była Boża wola i Boże prawo, żeby byli ludzie, którzy prowadzą Jego lud. Potrzebne jest prowadzenie, żeby był jakiś porządek, żeby jakoś to było poukładane. I wszędzie tak jest, drodzy. Gdziekolwiek nie spojrzymy, na jakąkolwiek dziedzinę życia, jest jakieś przywództwo. Czy ono jest demokratycznie wybrane, czy inaczej, to już jest inna kwestia. Natomiast wszędzie potrzebne jest przywództwo. I Bóg także wybiera pewnych ludzi do pewnych szczególnych zadań. Również w Kościele. I tutaj czytamy o Jozuem, który przygotowywany przez Boga miał stanąć na czele i on miał wprowadzić ich w to dziedzictwo, które Bóg już im obiecał wcześniej i które Bóg mówi: ja im to daję. A Ty ich w to teraz wprowadź, w to dziedzictwo. Ty im to daj. A więc zajmij nową ziemię. Nie zniechęcaj się. Nie przestrasz się tego zadania. Wejdź odważnie. Dlaczego? Dlatego, że to Bóg daje to. Dlatego Ty możesz z odwagą wejść. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, nie wiem, w jakiej sytuacji życia jesteś, ale być może jesteś też w sytuacji, gdzie musisz coś nowego rozpocząć. Może jest to nowa praca, może jakaś nowa odpowiedzialność w tej pracy, może coś innego nowego się zaczyna. I może jest to związane w Twoim życiu z jakimś stresem, niepokojem, obawą. Drodzy, Bóg mówi do Jozuego: bądź silny i odważny. Wiecie, jest taka tendencja często, i to nie tylko w Kościele Jezusa Chrystusa, ale również w ogóle w naszym społeczeństwie, mam wrażenie, że my jako ludzie unikamy odpowiedzialności. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale często tak jest, ja to widzę również w Kościele, że ludzie, niektórzy nawet chętnie pomogą w różnych rzeczach, ale jak mają przejąć odpowiedzialność za tą, nie, to wiesz, to ja nie, to może ktoś inny, nie? Tak, ludzie boją się odpowiedzialności. Boją się przejąć za coś odpowiedzialność. Z jednej strony może to być o tyle dobre, że zdają sobie sprawę, że z tym wiąże się właśnie
obowiązek, prawda, trzeba być tym, który jest wzorem, przykładem i tak dalej. Ale czasami to jest taka ucieczka przed tym, żeby nie brać nic na siebie. Mimo, że mógłbym coś podjąć, ale brakuje jakiejś właśnie może odwagi. Może tego, żeby powiedzieć, Panie Boże, jeśli to Ty mnie powołujesz, to jestem gotów. Nie? Bóg mówi, ja dam im tą ziemię. Dlatego bądź silny i odważny, żeby ich wprowadzić. Żeby im tą ziemię przekazać. Nowa ziemia to jest cel, który Bóg wyznacza, który Bóg daje. To jest coś, co, do czego Bóg nas chce wprowadzić. To jest coś, co jest zgodne z Jego wolą. Co jest tym, co On nam chce dać. Czy są takie rzeczy w Twoim życiu, które Bóg chce Ci dać, które chce Cię wprowadzić? Może jakieś właśnie nowe odpowiedzialności, nowe zadania, nowe role? Nie wiem. Ale coś, co sprawia, że się zastanawiasz, jak to będzie. Jeśli to jest od Boga, to myślę, że możesz spokojnie wziąć te słowa do siebie. Bądź silny i odważny. Bo ja daję tą ziemię. A Ty masz tylko tą wejść z odwagą. I za chwilę, kiedy byśmy czytali dalej ten pierwszy rozdział, to byśmy widzieli coś takiego ciekawego, że Bóg mówi do Jozuego, przeprawcie się przez Jordan, przez rzekę, szeroka rzeka. No jak się przeprawić? Tam mostów nie ma. No co, pontonowy most mają zbudować? No nie bardzo mieli materiałów nawet, nie? Co mają zrobić? Oni mają z wiarą wejść do wody. Słuchajcie, kapłani, oczywiście tam jest cała historia, streszczając, kapłani z Arką Przymierza, znakiem Bożej obecności, znakiem Bożej chwały, mieli wejść i zatrzymać się, kiedy wejdą do wody. I kiedy weszli, to wiecie, co się stało? Rzeka się po prostu zatrzymała. Spiętrzyły się wody po jednej stronie, te wody odpłynęły i oni mogli suchą nogą przejść, cały naród, na drugą stronę. Drodzy, kiedy my ufamy Bogu, to okazuje się, że te zadania, które wydają się nam nie do przejścia, wydają się, że nie damy rady. Okazuje się, że Bóg sprawia, że nagle są możliwe rzeczy, które wydawały się nam do dzisiaj, do teraz niemożliwe. Że Bóg wprowadza nas w jakiś cudowny sposób. My nie wiemy, jak to się stało, co się tam stało, ale Bóg sprawił, że to jest możliwe. Drodzy, to, do czego wzywał tutaj trzy razy Bóg Jozuego, to jest to, żeby był silny, był odważny. To znaczy, zaufał Bogu i z odwagą w Boże Słowo szedł naprzód. A więc to jest ta pierwsza rzecz. To jest to wezwanie, które Bóg mówi. Zajmij nową ziemię. Wejdź z odwagą. Druga rzecz to jest warunek. I zobaczcie, mówi dalej, bądź silny i bardzo odważny, aby pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał Ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się zwój tego prawa, czy księga tego zakonu, w innych tłumaczeniach, od Twoich ust, ale rozważaj je dniem i nocą, po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się dobrze wiodło. Zobaczcie, że Bóg mówi, bądź odważny, bądź silny, bądź odważny, żeby trzymać się Bożego Słowa. To jest warunek. Ty masz się trzymać mocno Bożego Słowa. To Boże Słowo ma być tym, co kieruje Twoim życiem. Drodzy, to są bardzo ciekawe rzeczy, dlatego że zobaczcie, że Bóg mówi do Jozuego, zwłaszcza w tym 8 wersecie, On nie mówi, no wiesz, masz prawo spisane i trzymaj się. Punkt. Odhaczasz. Załatwione. Nie. To nie chodziło o coś takiego. To chodziło o zupełnie inne podejście do tego słowa. Zobaczcie, to jest powiedziane, aby rozważać dniem i nocą. Nawet. Co to znaczy? Drodzy, to słowo miało być czymś więcej niż tylko jakimś zewnętrznym spisem wymagań, które mam odhaczać. Nie. To miało być coś, co czym ja napełnię swój umysł i swoje serce. Ja mam się przejąć tym Słowem. Ja mam zrozumieć, że to jest Słowo Boga. A więc podchodzę do Niego na tyle poważnie, że zastanawiam się, myślę, medytuję, rozważam je. O co tam chodzi? Co Bóg chce przez to do mnie powiedzieć? Jakie znaczenie ma to Słowo?
Ja mam bardzo poważnie potraktować to słowo. Gdybym cię zapytał, o czym myślisz w nocy, to wielu ludzi powiedziało, no wiesz, tam jakiś koszmar się śnił, bo film oglądałem, nie? Ktoś inny tam, a myślę o problemach, bo tam w pracy jutro, nie? Ktoś inny jeszcze coś tam, pełno różnych by się rzeczy pojawiło, nie? Ale chcę cię zapytać, czy miałeś taką chwilę, kiedy w nocy przyszło ci na myśl Boże Słowo, kiedy je rozważałeś, kiedy przyszła jakaś myśl od Boga i rozważyłeś, co Bóg przez to Słowo mówi do mnie? Drodzy, czy naprawdę jesteśmy przejęci tym Słowem? Czy traktujemy tylko to Słowo jako, no jestem chrześcijaninem, to muszę przeczytać, no to przeczytam sobie dzisiaj, no dzisiaj ten, no dobra, no fajne, dobra. Nie? Załatwiłem, nie? Odhaczyłem, ale fajnie. Teraz już Bóg będzie mi błogosławił, będę super, nie? Drodzy, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby przejąć się tym Słowem, żeby ono miało wpływ na moje życie. Słuchajcie, no, to jest przykład, który wielokrotnie używałem, ale jeśli ktoś jest dla was cenny, to Jego Słowo dla was też będzie cenne. Zgadza się? Jeśli jesteś zakochany w dziewczynie, czy dziewczyna w chłopaku, to, co on mówi o tobie, no to ma dla ciebie wielkie znaczenie. Często większe niż to, co rodzice myślą, nie? Bo on mi powiedział, że jestem piękna, nie? Wow! Jestem w stanie przeżyć tydzień w mocy tej pochwały, nie? Rozumiecie? A jak powiedział, że coś jest nie tak ze mną, no to się muszę odchudzać, to muszę nie wiem, co robić teraz, nie? Są gotowe zrobić, słuchajcie, niesamowite rzeczy. Zobaczcie, słowo drugiego człowieka, który dla mnie jest ważny, którego kocham, ma na mnie taki wpływ, że potrafię zmienić swoje postępowanie, nie? Podjąć wyzwania nawet, nie? No bo on mi to powiedział. Drodzy, a jeśli Bóg mówi słowo, jeśli Bóg mówi jakieś słowo do mnie, czy ja jestem gotowy posłuchać tego słowa? Czy ja jestem gotowy przejąć się tym słowem? Czy ma to dla mnie znaczenie? Czy to jest tylko takim jakimś religijną, prawda, jakimś tam obrzędem, który spełniam? Czy kiedy otwieram Biblię, to rozumiem, że Bóg chce do mnie coś mówić? Czy rozumiem, że to jest spotkanie z Bogiem w tym momencie? Bo Bóg przez swoje słowo do mnie chce coś powiedzieć. I może chce dać mi odpowiedź na pytania, które są w moim sercu, z którymi chodzę ostatnimi czasy. Może kiedy otworzę słowo, to Bóg przemówi przez to słowo. Jego Duch Święty sprawi, że to słowo stanie się dla mnie żywe i będzie odpowiedzią na mój problem. Czy traktuję poważnie Jego słowo? Drodzy, zobaczcie, że Bóg wzywa Jozuego i mówi mu o czymś takim, jak trzymanie się Jego słowa i traktowanie poważne Jego słowa. Nie? To było coś, co, o czym Jozue miał pamiętać. Ktoś mógłby powiedzieć, no powinien mu jakieś prawa przywództwa tutaj napisać, nie? Teraz jak ma postępować z ludem, co ma tam prawda robić. A on mówi mu takie rzeczy. Ma słuchać Jego słowa. Ma nauczyć się posłuszeństwa głosowi Bożemu. Drodzy, czy my jesteśmy w stanie usłyszeć Boży głos w naszym życiu? Czy jesteśmy w stanie usłyszeć, co Bóg do nas mówi? Ja wierzę, drodzy, że Bóg cały czas do nas mówi. A przynajmniej bardzo często, to my często nie słyszymy tego głosu poprzez różne rzeczy. Wiecie, taką karykaturę widziałem kiedyś, taki mem, jak to się dzisiaj nazywa, że jest pewna taka owieczka, siedzi sobie na leżaku, tu ma słuchawki, tu jakieś tam radio, prawda, czy tam inny sprzęt do słuchania, i siedzi sobie, i sobie, tu muzyka głośno, a tam gdzieś dalej pasterz woła, nie? I woła, nie? A ta owieczka tak siedzi, słuchawki na uszach i tak sobie myśli, ciekawe, dlaczego mój pasterz w ogóle do mnie nic nie mówi, nie? Ciekawe. Drodzy, my nie słyszymy Bożego głosu, nie dlatego, że Bóg nie mówi, tylko dlatego, że my często tak zagłuszamy nasze życie różnymi rzeczami, że nie jesteśmy w stanie usłyszeć, nie? Wiecie, często, żeby do takiej szklanki coś nalać, to najpierw trzeba ją opróżnić, nie? Bo do pełnej nic nie nalejesz. Trzeba się napić, trzeba wypić, trzeba opróżnić. Dopiero wtedy można coś tam nalać, napełnić. I drodzy, to jest tak często w naszym życiu. Jeśli my jesteśmy pełni chaosu, hałasu, a w tym świecie tak wiele tego jest, to nie będziemy słyszeli Bożego głosu. Kiedyś pewien człowiek przyszedł do kościoła
i pastor dał mu Biblię. No ten podziękował, bardzo wziął tą Biblię do domu. I akurat miał taki ulubiony fotel i jedna noga od tego fotelu się łamała. No i chciał coś tam podłożyć, nie miał co, patrzy ta Biblia taka gruba, a wziął tą Biblię, tak podłożył pod ten fotel. I tak pasowało, że akurat dobrze siedział. I siedzi w tym fotelu sobie i dzwoni do niego ktoś, nie? A to akurat pastor. No tam odbiera, wita pastorze i mówi, no i ten pastor pyta, mówi, słuchaj, no jak, ta Biblia przydaje ci się? Mówi, tak, bardzo mi się przydaje, nie? Drodzy, Słowo Boże nie w taki sposób ma nam się przydawać, nie? My mamy robić z niego użytek taki, żebyśmy my przejęli się tym Słowem. Żebyśmy naprawdę otwierali i czytali. I żebyśmy byli wrażliwi na Boży głos w naszym życiu. Czy potrafić ten Boży głos usłyszeć? Józef jako przywódca był wezwany szczególnie do tego, żeby tego Słowa Bożego się trzymać. Żeby je rozważać. Zobaczcie, on mówi, nie oddala się od Twoich ust. Czyli co? On miał cały czas gdzieś o tym myśleć, rozważać, ale też mówić. Nie? To jest coś niezwykłego. Kiedyś pamiętam, byłem w takiej grupie młodzieżowej, która akurat przeżywała takie duchowe poruszenie. I tam się ponawracali chłopaki, tacy byli młodzi. I wiecie, jeden z nich tak się przyjął, że tak czytał Słowo Boże i często, kiedy rozmawialiśmy, to on często cytował rzeczy. Cały czas cytował w różnych okazjach. Tak pomyślałem, no czasami cytował tak w różnych, niekoniecznie właściwych, ale chodziło o to, że co mi się podobało strasznie, że widać było, że to Słowo Boże czyta, poznaje, że ono wypływa z jego ust. Nie? Co wypływa z Twoich ust dzisiaj? Czy to jest Boże Słowo? Czy to może są jakieś narzekania, zniechęcenie? A może przykre słowa, trudne słowa lub też złe? Niech nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust. Niech to słowo nie oddala się od Twoich ust. Rozważaj je. Żyj nim. Nie? To znaczy, kiedy przed naszym ślubem z moją żoną, kiedy ja dostawałem listy od niej, to kiedy mieszkaliśmy 500 km od siebie, to kiedy ten list otworzyłem i czytałem, to słuchajcie, ja go po paru dniach na pamięć znałem. Naprawdę. Ja czytałem go tyle razy, że ciągle tam... Czekaj, co ona chciała tu powiedzieć? Tutaj coś... To między wierszami. Próbuj tam wyczytać coś, czego tam nie było, nie? Bo wiecie... Tak się przeżywało to. Drodzy, czy ja potrafię przeżywać Boże Słowo w taki sposób? Taki świeży. Czy naprawdę Bóg jest dla mnie kimś takim? Drodzy, i to jest... A więc było wezwanie. Zajmij nową ziemię. Wejdź odważnie, silnie. Po drugie warunek, trzymaj się Bożego Słowa. Wystawiaj się na wpływ Bożego Słowa. Wiecie, ktoś tak fajnie powiedział, że nasze serce ma być domem dla Bożego Słowa. Nie? Mamy napełniać się tym Słowem. W liście do Kolosan czytamy, że obficie ma to Słowo być w naszym życiu. Nie? Aż ma wypływać, że tak powiem. Nie? To o to właśnie chodzi. I teraz trzecia rzecz, o której tutaj jest napisane. Czy nie przekazałem ci, 9 werset, czy nie przekazałem ci, bądź silny i odważny, nie drżyj i nie trwóż się, bo Jahwe, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Bo twój Bóg będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek idziesz. Pomyślcie, my gdzieś idziemy, a Bóg obiecuje, ja tam będę z tobą. Co więcej, zanim ty tam pójdziesz, ja już tam jestem. Ja już jestem tam, gdzie ty idziesz. To jest obietnica, co? Drodzy, tak naprawdę najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest to, że Bóg jest z nami. Nie ma nic ważniejszego. Wiecie, to, że Jezus przyszedł na tą ziemię, Jezus Chrystus, Boży Syn, to on przyszedł po to, żeby być z nami. Wiecie, tam dosłownie w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale jest napisane i rozbił namiot wśród nas. Rozbił namiot wśród nas. Osiedlił się wśród nas. Aby stać się jednym z nas. Aby być z nami. I to wyraża to imię, które w prorocie było zapisane jako Emanuel. Bóg z nami. On jest teraz z nami. A wiecie, co Paweł w liście do Kolosan pisze? Wiecie, jaka jest tajemnica chrześcijańska? Chrystus w was. Nadzieja chwały. To jest tajemnica życia chrześcijańskiego. Chrystus w was. To jest największa tajemnica. Drodzy, my nie musimy wszystkiego wiedzieć. My nie musimy wszystko rozumieć. Ale jeśli Chrystus jest w tobie, jeśli On żyje w tobie, to jest najważniejsza rzecz.
to ty przejdziesz przez wszystkie burze życia, bo Jezus Chrystus jest w tobie. I tu Bóg obiecuje mu: nie bój się, bądź silny i odważny, nie trwóż się, nie drżyj, bo Pan twój Bóg będzie z tobą, wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Bóg będzie z tobą. Drodzy, jeśli, wiecie, ja wiem, że Bóg jest ze mną, no to mogę z odwagą wejść, gdziekolwiek jestem. Drodzy, słyszałem wiele różnych świadectw, gdzie Bóg w niesamowity sposób dodał odwagi ludziom, którzy no, nie czuli się pewnie. Bóg wzmocnił, Bóg ochronił. Jeśli Bóg jest z nami, to naprawdę nie musimy się niczego obawiać. To możemy z odwagą wejść tam, dokąd idziemy. Drodzy, to jest bardzo ważna kwestia. Czy Bóg jest z tobą dzisiaj? Czy Bóg jest w twoim życiu? Czy Bóg jest w twoim sercu? Drodzy, Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię właśnie po to. Nie po to, by ustanowić jakąś nową religię. Nie po to, by coś tam, prawda, jakiegoś fajnego założyć. Ale po to, by być z tobą i ze mną w naszym sercu. Po to, aby odmienić nasze życie. Po to, by nam przebaczyć wszystkie grzechy. Bo On na krzyżu wziął na siebie twoje i moje winy. Twoje i moje grzechy. Drodzy, czy wiecie, jak wielu ludzi dzisiaj zmaga się z problemem przebaczenia? Wielu ludzi, którzy są nawet w zakładach psychiatrycznych, czasami trafiają tam właśnie dlatego, bo nie mogą przebaczyć sobie, innym, albo inne problemy mają z przebaczeniem. Wiecie, tak wielu ludzi dzisiaj coraz więcej zmaga się z depresją, ze zniechęceniem, z rozczarowaniem. Czasami prowadzi to do myśli samobójczych. Tak wielu ludzi mówi: ja się nie nadaję, ja nie jestem nic wart, ja jestem nikim. Drodzy, i kiedy masz takie myśli, to chcę ci powiedzieć, że one nie są od Boga. Dlatego, że Bóg przychodzi i mówi: ja jestem z tobą. Ja będę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Pytanie, czy ty otworzyłeś swoje serce na mnie? Pytanie, czy ty powiedziałeś Bogu tak w swoim życiu? Drodzy, Jezus Chrystus powiedział: nie wyrzucę nikogo, kto do mnie przychodzi. Nie odrzucę nikogo. Każdy, kto do mnie przychodzi, może przyjść. Ja go przyjmę. I on to wielokrotnie poświadczył, opowiadając mnóstwo historii, przypowieści, pokazując nawet ludzi złamanych, ludzi niegodnych, różnych, którzy kiedy przychodzili, on ich przyjmował z otwartymi ramionami. Tak jak ojciec syna marnotrawnego, tak go przywitał. Mimo, że ten śmierdział świniami, bo właśnie z koryta razem ze świniami tam jadł tą karmę, którą świnie jadły. I taki cuchnący, brudny, muchy na nim tam nad nimi latały i przychodzi do swojego ojca, a ojciec szanowany, taki obywatel, wiecie, jeden z przywódców. I kiedy patrzy na niego, to powinien powiedzieć co? A dobrze ci tak, bratku, nie? Teraz pocierpisz. Tak powiedział? Nie. Wiecie, on wybiegł mu na spotkanie, rzucił mu się w ramiona takiego brudnego, uświnionego, śmierdzącego, przyjął go i mówi: dajcie tu najlepszą szatę, uczty wyprawcie, bo mój syn powrócił. Drodzy, taki jest Bóg. Ja wiem, że dzisiaj mamy czasami obraz Boga zniszczony przez różne rzeczy, ludzi, wpływy, czasami nawet Kościół. I mamy niewłaściwy obraz Boga, ale obraz Boga, który Bóg nam tu w Bożym Słowie przekazuje, jest Boga pełnego miłości i łaski, który chce tą łaskę okazać, który chce ciebie ubłogosławić, przyjąć przez Jezusa Chrystusa, bo całą karę za grzech twój i mój złożył na Niego. On to wziął na siebie. On umarł za ciebie i za mnie, abyś ty i ja, abyśmy mogli doświadczyć Bożego przebaczenia. Abyśmy mogli doświadczyć, że Bóg nas przyjmuje. On chce pokoju z nami. On chce się z nami pojednać. Pytanie, czy ty tego chcesz? Pytanie, czy ty jesteś otwarty, żeby swoje serce otworzyć i powiedzieć: Panie, tak, chcę. Chcę być z tobą w moim życiu. Drodzy, Bóg zrobił wszystko, aby ciebie uratować, aby ciebie zbawić. Ale czy to będzie prawdą w twoim życiu? To zależy od ciebie, od twojej decyzji. Od tego, czy ty otworzysz swoje serce na Niego. Ty o tym decydujesz. Dzisiaj. Nie jutro. Dzisiaj. Potrzebujesz zdecydować, czy chcesz, żeby Bóg był z tobą. Tak jak On obiecuje. Jezus mówi: ja będę z tobą. Dlatego jesteś w stanie wejść i tą ziemię
zdobyć, jesteś w stanie to wszystko zrobić. Bo jeśli ja jestem z Tobą, to dasz radę. Drodzy, doświadczałem tego wielokrotnie i myślałem sobie nieraz, Panie Boże, ja jestem sam taki beznadziejny, ja często zawodzę w różnych rzeczach i często nie jestem taki, jaki sam bym chciał być. Dlaczego jest tak, że doświadczam różnych takich wspaniałych nieraz rzeczy? Tylko dlatego, bo Bóg prowadzi, bo On jest, bo On obiecał, że będzie. Jeśli On jest ze mną, to się nie boję, to mogę przejść. Będzie ciężko, ale Bóg jest ze mną, dam radę i dojdę tam, gdzie On chce, żebym doszedł. Wierzysz w to? Drogi bracie, droga siostro, to jest prawda, ale trzeba uwierzyć. Przez całe Boże Słowo przewija się ta myśl, uwierz, a doświadczysz Bożego działania. My często chcemy najpierw zrozumieć, żeby uwierzyć, a Bóg mówi, uwierz, a wtedy zrozumiesz. A wtedy zrozumiesz tyle, że otworzą ci się oczy nagle na wiele rzeczy. Zaufaj Bogu. Bądź silny i odważny. A ja wprowadzę cię do nowej ziemi. A ja pokażę ci te rzeczy, które chcę ci dać. A doświadczysz mojej obecności, mojego błogosławieństwa. Tylko On może to dać. Nikt inny. A więc, drodzy, chcę wam zostawić trzy rzeczy. Wezwanie. Nie bój się. Ale wejdź odważnie. Po drugie, warunek. Trzymaj się Bożego Słowa. Myśl o Bożym Słowie. Bądź otwarty na Jego głos. I po trzecie, miej świadomość, że On będzie z Tobą. Wsparcie. On obiecuje, że będzie z Tobą. I to jest najważniejsza kwestia. Jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Któż przeciwko nam? Nie ma nikogo. Drodzy, i to chcę wam zostawić też na ten nowy rok. W jakimś sensie ciągle jeszcze. Abyście nie dali się zniechęcić, nie dali się złamać, ale ufali Bogu ponad wszystko. Nawet kiedy nie zawsze rozumiecie wszystko, zaufajcie Jemu. On wprowadzi was do nowej ziemi. Amen.